No to jesteśmy gotowi. Dzisiaj oranżeria. Pod Łodzią, pod Strykowem mamy przyjemność bawić gości Marcina i Kasi. Nowe miejsce, świetne miejsce. Póki co zapowiada się rewelacyjnie, bardzo fajna, młoda i energiczna obsługa. Miejmy nadzieję, że potrawami też nas dzisiaj zaskoczą. Mam informację, że para młoda już wyjechała z kościoła i już do nas tutaj jadą. Jak tylko pojawią się pierwsi goście, od razu ich zaprosimy na salę. A tutaj, zobaczcie, młody, przystojny ojciec, kochanek, przyjaciel Mikołaj. Z nim zazwyczaj prezentujemy się na wszelakich uroczystościach. Czasami zdarza się też tak, że występujemy solo na waszych przyjęciach, a to tylko dlatego, że sami sobie wykreujecie taką oto wizję i wtedy wiadomo, że te wesela są bardziej w charakterze slow weddingowo i mamy możliwość, aby jedna osoba kompleksowa zaproszyła się o wszystko. Kiedy jesteśmy we dwie osoby, wtedy komunikacja między nami a parą, komunikacja między nami a kuchnią, komunikacja między nami a innymi podwykonawcami jest zdecydowanie lepsza, bowiem my nie tylko możemy zajmować się muzyką, ale też możemy po części stać się waszą taką prawą ręką, organizować i dogadywać i pilnować scenariusza, który został wcześniej ustalony. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiamy z oranżerii. Miejsce naprawdę klimatyczne. Obok znajduje się hurtownia roślin, więc świeże kwiaty i inne dodatki można wziąć prosto z hurtowni, a dodatkowo po weselu można wyjechać na przykład z choinką na święta. Tak na marginesie, wcześniej tutaj była prawdziwa szklarnia, można było hodować tutaj rośliny, ale sezon na pomidory się skończył. Ogórki też już zerwane, dynie się już kończą, dlatego stwierdzili, że przerobią sobie to na salę weselną i tak też się stało. Oto ekipa. Fajna, uśmiechnięta, energiczna. Będzie dobrze. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam jeszcze raz pod Łodzi. Oranżeria i kreatywny wodzirej. Gdybyście mieli ochotę, to my chętnie poprowadzimy wasze przyjęcie. Oczywiście występujemy też na wielu innych imprezach, ale to już na pewno wiecie. Myślimy, co robić w tym miejscu. Trzymajcie się.